To było miejsce jakiegoś właściciela, wielkiego plantatora. Tak, tak, zgadza się. Co miał niewolników. Ile może kosztować ten jacht? Wiem, za 150. No też tak czuję, po tych zdjęciach co były.
Fajnie! To jest dwa okienka. Nie da się? Da się, no to mi nie uważa, da się. Ostatnie schronisko, tuż przed wejściem na górę Montagne Pelée. Zaraz tam idziemy. Czy tam się da wejść? Pewnie się da. Ogromnych rozmiarów paprocie. Jesteśmy powyżej podstawy chmur. Strome schody. No, strome. Najmniejsze jaszczurkę jaką widziałem. Tamten samochód biały na środku kadru to nasz. Schodzić dużo łatwiej, mniej wysiłku. To drzewo to jest paproć.
gigantyczny ślimak. Tam byliśmy między dwiema górami. Takie żeluzjowe okna tutaj są. Przyszedłem do domek wokół. Za chwilę Państwu pokażę odgłosy dżungli na Martynice, niedaleko Fort de France. Posłuchajcie Państwo, jakie są odgłosy dżungli.